Gimpo! Bus! Cześć mistrzowie i mistrzynie, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ninja, a dzisiaj zapraszam was gorąco do obejrzenia kolejnego odcinku z serii Naruto Ultimate Ninja 3. Cóż, kontynuując nasz główny wątek fabularny i z tego co się orientuję, zebraliśmy dość sporo kryształów w ostatnim odcinku. Zobaczmy dokładnie, ile już teraz ich mamy. Na wstępie tego materiału prosimy was o to, abyście już teraz zostawili łapkę w górę pod tym filmem, żeby materiał się lepiej podsunął. Momencik, bo mikrofon tutaj stracił swoje miejsce, gdzie powinien być. Tak więc, żebyście już teraz, momencik, już to tutaj poustawiam, abyście już teraz po prostu zostawili łapkę, żeby ten film się lepiej podsunął do większej ilości moich widzów. W ten sposób właśnie stworzy moją działalność. Uz, dziękuję z góry. A teraz pogadajmy z Tsunade. Jak to wygląda? No, w końcu nas pochwaliła. Mówi, że działamy całkiem dobrze. Mamy 67, potrzebujemy 37, potrzebujemy jeszcze 60. No dobra. W takim razie może poszukajmy tych kryształów w nieco innym miejscu niż w samej wiosce. W takim też celu udajmy się. Momencik, ja nie chcę tutaj wyjść, ja chcę wyjść tylko na mapkę. Na mapkę się wchodziło tutaj. Chciałem się udać na pole treningowe. I może tutaj właśnie znajdziemy coś ciekawego. No bo jak na razie to tam nic specjalnego nie widziałem. O! Mamy tutaj coś. Proszę bardzo, 3 kryształy. No to już całkiem nieźle. Co się stało? O! Czyżby Brewka miał jakiś kryształ? Okej, wygląda na to, że będziemy walczyć z Rockiem Lee. Dokładnie tak, trzeba będzie mu zakosić trochę kryształów. Czyli zebraliśmy 3, to już chyba mamy ich razem 40, bo chyba 37 ich mieliśmy, jak się nie mylę. Czyli 40 to jeszcze 20 potrzebujemy. Myślę, że zdążymy to właśnie zebrać w dzisiejszym odcinku. Okej, no to cóż, Rocky. Szykuj się, no nie małą potyczkę. Słuchajcie, ja może troszkę poprawię tylko mikrofonik jeszcze. O! Chyba wypadło. Mam tutaj problem, bo mi się trochę ten statek tutaj popsuł. Go ratowałem taśmą. Zobaczcie, co tak teraz robię, ale tak mi się to w trakcie jakoś tutaj popsuło coś, no i wiecie, co to... O! Dobra, myślę sobie, że wystarczy... O, uwaga! Zredukowałem obrażenia. No cóż, będę miał utrudniony meczek za to. Ale myślę sobie, że bez problemu damy radę sobie z Lee. Okej. Lejemy go. Teraz? Okej, piękne jitsu podmiany. No i proszę bardzo, Rock już dość mocno stracił na życiu. Użyjmy jitsu. A! Cwane jest. Okej. Masz pułapkę. Jitsu! A! Cwaniak. Dobra, przed Rasenganem się już nie obroni. Dobrze. A cholera. Nie wychodzi mi się o to jitsu dzisiaj. Ej, no bo on mi zaczyna lać. No tak się tutaj umawiałem. Dobra. Załatw go. Idealnie. Plum. W ten sposób otóż załatwiliśmy Rocka Lee, który z pewnością ma więcej niż jeden kryształ, bo to jest bardzo dobry shinobi, jak najpatrzy. I na pewno komuś już go zakosił. Wątpię, żeby miał jeden. Zaraz się dowiemy, ile dokładnie Rock miał kryształów. 7! Czyli w sumie już znaleźliśmy tutaj 10. Wydawałoby się, że to tak dużo. No, co tutaj chodzi? Tak, będzie tak dokładnie. Będzie, że jak Mistrz Gai. Tak jest, Rock.
Musisz więcej trenować. Dobrze. Okej, brewka załatwione. A co tu jeszcze mamy? O, jeszcze jeden czerwony. No całkiem sporo tutaj tych kryształów złapaliśmy na polu treningowym. Nie spodziewałem się, że będzie ich aż tyle. Więc uwaga, może coś się jeszcze tutaj gdzieś czai się z tyłu. No wygląda na to, że jednak nie, czyli to chyba wszystkie kryształy, jakie mamy tutaj na polu treningowym. Dlatego też udajmy się do jakiejś innej miejscówki. I możemy zajrzeć do lasu. A w lesie ktoś będzie pewnie czyhać. Jest Ishino, a ja już widzę jeden kryształ. I to czerwony. Czyli razy 3, jak się nie mylę. Okej. Czy jeszcze mamy tutaj coś? No mały ten las tutaj, mała ta lokacja troszeczkę. W dwójce była większa. No dobra. Co tam, Ishino, złać? Jest specyficzny. Ach, przyszedłem ci zajumać twoje kryształy. Okej. Ciekawe, czy Ishino ma więcej kryształów od Roka. Rok miał 7. Ja obstawiam, że Ishino będzie miał jakieś 5 kryształów. Raczej nie więcej. Okej. Let's go fight. Wow. Coś się Ishino zdenerwował na nas. Ciekawe, czy będzie tak spany, jak mu pokażę. A, cholera, nie mogę. Były to pojedyncze shurikeny. To nie był potrójny atak. A może zmienili to w tej tigry akurat. Okej, weszliśmy z jutsu. Dobrze. Tak jest. Życia już ma niewiele. Myślę, że będzie trochę bardziej wymagający. A tu jednak lipa. Muszę kartę wybuchową. Może ja też chciałem, co? Nieładnie. Okej, pięknym kopem zakończyliśmy tą walkę, pokonując Ishino. Teraz pytanie, ile zdobyliśmy dzięki temu kryształu? Yo! Jest i level up, poziom 7. Mamy Ultimate Jutsu Crimson Chakra. Czyli mamy teraz Ultimate Jutsu na poziomie 2. Będziemy mogli strzelać już podwójnymi technikami Jutsu, czyli wchodzicie. Tak jak właśnie tam pisaliście mi czasem w komentarzach, że w niektórych częściach po prostu już było odblokowane wszystkie umiejętności, wszystkie ich skille, a gdzie jednak nie do końca na tym etapie rozgrywki te postacie je miały, a tutaj jak widzicie, nie ma tak, że od razu mamy już wszystkie skille, tylko jednak musimy je troszkę wypracować odpowiednimi tutaj questami. Okej, 8, no proszę! To mnie bardzo zaskoczył teraz. Nie sądziłem, że będzie miał aż 8, ja obstawiałem, że będzie miał około 5. Też znaleźliśmy jeszcze jeden czerwony. Dobra, ja nie wiem, czy w ogóle nie mamy już teraz wszystkich kryształów, bo do końca nie pamiętam, ile te czerwone się, czy razy 5, czy razy 3. Więc zapytajmy Tsunadę, żeby nam zrobiła tutaj po prostu mały research tego. Czy mamy już tą odpowiednią ilość? Bo jak nie, to jesteśmy na granicy. Będzie tylko jeszcze jedna miejscówka, którą wypadałoby nam sprawdzić. Tsunade! Babci Tsunade! Ile mamy tutaj kryształu? Tylko rozwalę. O! Kasiora. Tak jest. Uwaga! 65 do zdobycia. A my znaczy tyle my zdobyliśmy, a 60 było do zdobycia. Tak, wiem, że to nie koniec. Halo, halo, halo. No dobra, wygląda to, że chyba dalej toczą się jakieś tutaj walki. Mamy jeszcze jedną miejscówkę do sprawdzenia. I są to gorące źródła w wiosce ukrytej w liściach. Kto wie, co tam siedzi.
No dobra, czy mamy tutaj coś, co leży może gdzieś? Widzicie? Okej, coś tutaj jest. Jeden czerwony, czyli razem to już jest chyba nawet 70. No dobra, niech ci będzie ten. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Nie wiem, czy to nie czasem jakaś minigierka. A jednak minigierka. Czyli dobrze zrozumiałem, rzucenie do celu. Jeżeli wygramy przeciwko niej, to zdobędziemy jej kryształy. Jeżeli nie, no to nie wiem, co będzie. Nie pamiętam, jak się to grało. Cholera! Jeszcze raz. Okej. Kurde! Dobra. Jestem szybszy. Moje. Kurde! Może to wygrać. Cholera! Przynobiego miałem nie rzucać, a jestem głupi. Kurde. Śpię dzisiaj. Co odbijać? 53. Cholera. Można stracić rachubę. Dobre! Na efekt zajebisty. Cholera. Podwójnie! Lejemy go! O kurde. Szybko odbijać! Nawet mógł byłaby mega zabawa tutaj. Zmaganie koniec. Dobra, chyba wygram to. Jedną przewagą. Uwaga, czy to koniec? Bez większych problemów. Pokonaliśmy ten. Choć pewnie w realnej konfrontacji byłoby gorzej, bo ten to był... To jest Shinobi, który po prostu... To jest Kunoichi, który specjalizuje się w broniach i fantastycznie nie potrafi się nimi obsługiwać. Naruto jest jednak bardziej pod taijutsu nastawiony. Co nie znaczy, że kunai i shurikenem też nie potrafi walczyć. Okej, no i mamy 5 kolejnych kryształów. To będzie naprawdę niezły wynik. Skoro z aż taką przewagą tutaj wygrywamy. Nie ma tutaj na pewno jeszcze jakiegoś kryształu? No wygląda, że tylko jeden tutaj leżał. No dobrze. Okej. Czyli wiemy już, co mamy zrobić. Bo swoje zrobiliśmy teraz. Jednak... Chciałem zajrzeć po prostu na gorące źródła, że coś się tutaj nie dzieje. Wygląda na to, że dzisiaj spokój, nic specjalnego. No dobrze. Okej. Udajmy się w takim razie do Hero Memorial Stone, czyli pomniku bohaterów. Oj, mam, widzicie? Mamy już teraz po prostu kolejne miejsce, gdzie możemy udać się na mapie. I to idzie jeszcze Tanzaku Town i, jak się nie mylę, wioska ukryta w piasku. Okej, udajmy się do wybranego celu. Do pomniku bohaterów, którzy polegli w wielkiej wojnie Shinobi. Neji. そろそろ来る頃だと思っていたぞ。ナルト。本戦に進むため、お前の持つ水晶はいただくってばよ。どうしても水晶が欲しいのなら、この俺を倒してみろ。元からそのつもりだってばよ。行くぞ。 Trzeba skopać dupę Nejiemu.
i zarąbać mu jego kryształy. Musimy to zrobić, aby dostać się na pierwsze miejsce. Kto wie, czy nie zdobędziemy po prostu najwięcej kryształów ze wszystkich. Okej! Będzie odbierać mi czakrę, kiedy mnie atakuje. Bo tak zwanego kata, o jak widzicie właśnie. To jest troszkę utrudnione. Trzeba tutaj czasami po prostu obserwować dość mocno. Okej, w końcu jakiś mocniejszy przeciwnik. Zaraz wybuchniesz! Mówiłem, że wybuchniesz? Tak to jest, jak ludzie nie słuchają. Nawet jak się dobrze radzi. Okej, let's go! Ze stworza! Tak jest! Cholera! Twardy jest. Ale z nami nie ma szans. Czekajcie. Kurczę, mam tylko jedno jutsu. Powinienem wyjść na custom Aiza i sobie to chyba zrobić. Nie do końca, chyba tak powinno być zrobione. Ja powinienem móc już używać drugiego jutsu, a jeszcze nie mogę. Okej. Ale naszym taijutsu też poradzimy sobie bez problemu. Neji, sorki, ale nie tym razem. Oj! Jo, wygraliśmy. A teraz, czy zebranie u babci Tsunade? No, manda. 10 kryształów, 4 czerwone, ja pierdzielę, to wynik około 120 punktów chyba aż, coś takiego, bardzo, bardzo dużo. Okej, mamy i ogłoszenie wyników. みんなよく戦った。以上で予選は終了した。予選通過者は先にも言った通り、このモニターに上げてあるポイント以上を集めたものだ。えっと、1、2、え、へへ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 へ
本戦出場者は明日ここに集合だ。いいな、みんな明日はさらにさらに盛り上げていくよ。z kim przyjdzie nam walczyć w następnym dniu? Władek dopadł. I Raciku jest blisko. Można podejść. Tak jest. I cóż, ten ramen sobie wszamiemy, ale jednak to zobaczycie już w kolejnym odcinku. Ja na tym etapie rozgrywki zakończę tego gameplaya. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeżeli tak, łapka pod filmem, komentarz. Równie także możecie udostępnić ten film, pokażę was znajomym. Zapraszam serdecznie do dyskusji w komentarzach. A jeżeli jesteś tutaj nowy, to szkopnij śmiało suba, abyś na bieżąco otrzymał informacje o się nowo przesłanych materiałów. Ja teraz żegnam się, uciekam na kolejną ważną misję ninja. Trzymajcie się i do zobaczenia w następnym odcinku. Hozipo!